Eldokam, pora trochę urozmaicić materiału na kanale, chociaż nie ukrywam, streamowanie, jak i odpowiadanie na wasze pytania daje mi masę frajdy. Tematem dzisiejszego filmiku będzie First Course, egzotyk, o którym każdy z pewnością słyszał, jednak głównie zbiera on kurz w bankach większości z nas. Czy warto jednak dać mu szansę? Na początku musimy przypomnieć niektórym, o czym właściwie będę gadać. A więc First Course to nagroda za piątą rangę u Gunsmitha, którą możecie podbijać wykonując proste testy jego prototypów. Sam proces zdobycia tej broni, jak i quest z nim związany już omówiłem, więc jeśli bardzo was to ciekawi, jak krok po kroku zdobyć tę broń, to odsyłam do starszego filmiku, który znajdziecie w opisie. Rewolwer, którym jesteśmy nagrodzeni, to cudowne dziecko Tex Mechaniki, czyli twórców takiej kosiary jak Last Word, ale także i Chaperona. I właśnie ten pierwszy wspomniany gnat będzie nam służył za porównanie obu broni. Otóż Last Word to najszybciej strzelający rewolwer z opcją Full Auto o najmniejszym zasięgu, jak i względnie niskich obrażeniach. I jego braciszek z nieprawego łoża, zwany First Course'em, to absolutne przeciwieństwo tego wszystkiego. Strzela najwolniej, zadaje największe obrażenia, z którymi tylko Hawkmoon może rywalizować, oraz posiada zasięg, nawet konkurujący z niektórymi skautami. Najpierw przybliżę wam nudne statystyki prosto z danych gry, a potem opowiem, jak teoria przekłada się na praktykę. Jak sami już widzicie, rewolwer trochę nas straszy niską stabilnością, wolnym przeładowaniem oraz, jak już wspomniałem, ślamazarnym trybem ognia. Jednak nie dajcie się zmylić statystykom. Dzięki egzotycznym perkom w tej broni, już w momencie celowania we wroga poruszamy się szybciej oraz nasza celność dzięki stabilności i zasięgowi zaczyna rosnąć. Te modyfikatory skuteczności broni możemy podbijać precyzyjnymi strzałami. Każde zabójstwo headshotem podbija statystykę broni, czyniąc ją z każdym strzałem coraz skuteczniejszą. Dodatkowo triple tap oddala nam wizję przeładowania. Maksymalnie możemy z 8 pocisków w magazynku posługiwać się nawet 11, czyli jedynie dwie kulki mniej od uwielbianego przez wielu Hawkmoona. Po aktualizacji tej broni również musimy pamiętać, że pierwsze zabójstwo i jednocześnie uruchomienie perka First Course refunduje nam cały magazynek. Wprawiony więc gracz, rozumiejący tę broń, będzie mógł osiągnąć maksymalnie nawet 22 pociski w jednym magazynku. Takie liczby robią wrażenie. Modyfikatory lufy dają nam pełną swobodę. Możemy na maksa podbić zasięg, zwiększyć trochę stabilność, bądź wybrać złoty środek między nimi. Ja sam nie będę sugerował najlepszego wyboru, bo wszystkie są bardzo dobre i zależą tylko od was. Środkowa kolumna oferuje Quick Draw dla szybszej zmiany broni, Boost do Agility, jeśli chcecie jeszcze szybciej się przemieszczać przy korzystaniu z First Course'a, oraz szybsze przeładowanie, które jest moim osobistym faworytem. Od czasu do czasu będziemy musieli wymieniać pestki w magazynku, a dzięki ostatniemu perkowi ten bolesny czas trwa chociaż trochę krócej. Ale na tym skończmy teorię, pora na praktykę. Najpierw omówimy te proste aktywności, w których First Course zdecydowanie lśni. Jeśli tęsknicie za dobrymi handcanonami, a ostatnie zmiany w grze denerwują was wiecznie brakującą amunicją do rewolwerów, to First Course jest stworzony dla was. Refundacja magazynka zapewnia nam stały ostrzał wrogów. Ogromne obrażenia ułatwiają nie tylko strajki, ale First Course jest nawet skuteczny na rajdzie. Oczywiście na Wiedźmach czy samym Oryksie dobrze już mieć w pogotowiu Touch of Malice. Jednak Bramę, Warpriesta czy nawet Golgorota od ostatniego czasu zawsze robię właśnie z nim. Nie będę ukrywać, że nie osiągam DPS-a takiego jak przy Black Spindle, jednak broń kładąca wszystko oprócz Knightów i Wizardów jednym strzałem jest sporym ułatwieniem i dobrą odskocznią od przyjętych taktyk. Wspomniane już perki sprawiają, że każdy celny strzał silnie wpływa na naszą broń. Ostatnimi pestkami w magazynku spokojnie możemy strzelać przez całe pomieszczenie Warpriesta. Czy to nie brzmi jak dobra zabawa? Prawie maksymalna asysta celowania pomaga nam osiągnąć praktycznie każdy zamierzony headshot. Muszę przyznać, że prowadzi to do śmiesznych sytuacji, gdzie czasami możemy coś zabić precyzyjnym strzałem, strzelając na przykład w ramię, czy celując w okolice klatki piersiowej. Wszystkie te plusy przenoszą się na Crucible, chociaż tam broń to zupełnie inna bajka. Pora przełamać ten hura optymizm. Zabawa First Course kończy się w momencie wkroczenia na arenę PvP. Oczywiście wszystkie perki dalej świetnie działają i współgrają i jeśli potrafimy celnie strzelać, to jest to jedna z nielicznych broni, która nagradza nas po każdym zabójstwie. Tak jak Nolend Beyond daje nam ultra satysfakcję, tak First Course zachęca do ryzykowania paroma pociskami, którymi łatwiej będzie trafić we wroga, jednak wystarczy chwila nieuwagi, by zostać potem złapanym w środku długiego przeładowania.
Przed recenzją miałem okazję zagrać parę meczy, w których absolutnie dominowałem tą bronią. Zresztą macie je teraz na ekranie i sami widzicie, jak ogromne części życia Guardianów zabiera ta broń. Jednak tego typu rozgrywki są niesamowitą rzadkością. Praktycznie każdy gracz posługujący się Thornem, Last Wardem czy Doktrinem rozniesie za nas, zanim my zdążymy oddać potrzebne do zabójstwa strzały. Na pewno interesującą rzeczą jest wystarczający impact, by zabić Hunterów i Warlocków z niską statystyką armor tylko dwoma strzałami. Jednak są to bardzo rzadkie sytuacje. Hunterzy nie lubią ginąć od Thorna, więc ostatnio pakują w armor, a Warlocki mają do dyspozycji często Rama, który ochroni przed takimi nagłymi zabójstwami. Wasze doświadczenia na Crucible mogą być więc skrajne. Albo poczujecie się jak poruszająca się po mapie śmierć, rozdająca śmiertelne strzały prosto w głowę, albo dziecko zagubione we mgle pocisków, na które nie będziecie w stanie nawet odpowiedzieć. Podsumowując, zalecam każdemu z Was, by dał tej broni po prostu szansę. Dajcie odpocząć swoim najbardziej zasłużonym giwerom i pobawcie się jakiś czas tym rewolwerem. Bungie wiedziało, że trzeba go naprawić, bo po premierze była to broń skrajnie bezużyteczna. Teraz jednak First Curse można zaliczyć do jednej z najciekawszych, jak i najfajniejszych broni w Taken King. Mi samemu ciężko się z nim rozstać i mojemu cacku brakuje paru punktów, by wbić maksymalne 320 światła. Cały czas wiernie mi służy i mimo paru frustracji na PvP, w kategorii frajdy ze strzelania spokojnie First Curse, bez cienia wstydu może stać obok na przykład Sleeper Simulanta. Mówił MLG Karol. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, jeśli interesuje Cię Destiny. Nie zapomnij zostawić lajka oraz jakiegoś pozytywnego komcia, jeśli chcesz zobaczyć kolejne recenzje egzotyków. Do usłyszenia, cześć! Single victory doesn't win a war, but it's a start. Good work.